zbliża grobę to. No i to jest właśnie niechrześcijańskie, żeby się upominać o to, że ktoś jest winny, prawda? Syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ojciec synowskiej, to więc nie wiem, po co to robić. Drodzy Państwo, w Warszawie dzisiaj także bardzo wiele uroczystości związanych z 74. rocznicą rzezi wołyńskiej i ustanowionego przez Sejm Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Główne uroczystości odbyły się przy skwerze wołyńskim w Warszawie. Zapraszam do wysłuchania wystąpienia ministra obrony narodowej, pana ministra Antoniego Macierewicza. Rodziny męczenników pomordowanych, ich towarzysze cierpienia, tragedii, ale ich towarzysze walki, kombatanci, weterani walk na Kresach Wschodnich, weterani walki o przetrwanie narodu polskiego, o jego życie, jego trwanie. Państwo parlamentarzyści, panie premierze, panowie ministrowie, panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, Polacy, ludobójstwo, które wówczas się dokonało, miało swój straszliwy kształt, którego wciąż nie do końca jesteśmy świadomi, którego potworność i okrucieństwo sprawia, że wciąż się cofamy przed tym, by dzisiaj, po tych tylu dziesiątkach lat, zobaczyć to, co oni w tych straszliwych chwilach przeżywali. Ale to ludobójstwo miało też swój plan, miało też swój cel, miało też swój kształt zbrodniczy, bo było planowane. Bo nie było odruchem zemsty. Było długofalowym planem, którego celem z jednej strony było wytrzebienie ludności polskiej żyjącej na tamtych terenach od setek lat. Ale z drugiej strony i równocześnie celem było podzielenie narodów, odseparowanie narodów, rzucenie nieprzebytej, wydawałoby się, smugi nienawiści i cierpienia między pobratniczymi narodami. I bardzo długo wydawało się, że te cele zostały w dużym stopniu osiągnięte. Ale najważniejsze jest to, że pamięć o zbrodni nie przekreśliła, nie przemieniła, nie wytrzebiła z Polaków dążenia do tego, by swoją odpowiedzialnością objąć także tych, którzy wówczas polegli, tych, którzy wówczas zostali zamordowani. Pamięć tych, którzy współtworzyli Kresy Rzeczpospolitej i wielkość Rzeczpospolitej, a zostali wyniszczeni w tak straszliwy sposób. Dzisiaj, przywołując tamten czas, dzisiaj stając naprzeciwko krzyża, na którym wisi zmasakrowany Chrystus, tak zmasakrowany, jak oni byli zmasakrowani, bez rąk, z twarzą zmasakrowaną, skrutą i kolbami.
połkanią, rozbitą. Mówiło o tym z perspektywy ponad 70 lat, bo każde ludobójstwo wymaga, żąda od nas pamięci, a od spadkobierców tych, którzy go dokonali, zadośćuczynienia. Zadośćuczynienia przez przyznanie prawdy. Zadośćuczynienia przez wspólną pokutę za to, co się zdarzyło. Ale dzisiaj też stoimy tutaj po to, by powiedzieć, że Polacy nigdy tamtego czasu nie zapomną. Bo pamiętają, że ludobójstwo, którego dokonano na Polakach kresowych, miało swój pierwowzór. I to było ludobójstwo niemieckie, ludobójstwo hitlerowskie. I miało swoje następstwo. I to było ludobójstwo sowieckie. To było ludobójstwo rosyjskie, którego doświadczyła Polska, której doświadczyli Polacy. Świadomość tego strasznego czasu i strasznego doświadczenia, jakiemu uległ naród polski, sprawia, że jesteśmy dzisiaj nieporównanie silniejsi, nieporównanie bardziej zdolni do wspólnego działania na rzecz współpracy narodów. Są oczywiste uwarunkowania. Sprawy narodowe widocznie. O tym była tutaj wielokrotnie mowa. Prywatne uczucia. Ale też trzeba pamiętać, że już w tamtym czasie byli ludzie zdolni przekroczyć tę straszliwą, krwawą rzekę nienawiści. Było kilkuset Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Ba, byli żołnierze Armii Krajowej, którzy później, w 1945 i 1946 roku, podejmowali wspólne działania bojowe też właśnie z żołnierzami ukraińskimi przeciwko bolszewikom. Aby ta droga była możliwa, jak mówiłem, potrzebne jest spełnienie warunku pamięci, potrzebne jest spełnienie warunku zrozumienia i potrzebne jest spełnienie warunku uzyskania przebaczenia. Tak byśmy mogli powiedzieć, przebaczamy, tak byśmy mogli powiedzieć, razem będziemy działali na rzecz się o to, żeby ktoś ciebie przeprosił, bo to na rzecz jego gesty pokoju, Jezus Chrystus na tak nie zrobił. No ale że to jest nominalne, sami się ma mianowanie, tak jest. Dzisiaj ale to nie jest biblijne. Mówimy o krwi męczenników. Ale dzisiaj mówimy o krwi, która Jezusa zabili, to Jezus by żądał, dzisiaj, żeby przeprosili, nawet nie ma komu. I naszą dzisiaj pamięć i odpowiedzialność narodu i państwa polskiego. A ona zamyka się w tym, co dzisiaj powtarzamy. Cześć i chwała męczennikom. Cześć i chwała bohaterom. To wystąpienie ministra obrony narodowej Wicza wygłoszone przez skwerze Wołyńskim podczas oficjalnych uroczystości 74. rocznicy rzezi wołyńskiej i ustanowionego przez Sejm Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.